Witajcie, dziś przed nami kolejna odsłona cyklu Rower. Jesteśmy na skoczni w Lillehammer, temperatura blisko 4 stopnie Celsjusza, niestety wiatr wieje w plecy, natomiast liczymy na to, że emocji dzisiaj nie zabraknie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuka, a my przenosimy się już na skocznię. A oto Sondre Ringen, startujący jako pierwszy, ale z numerem 38. Wiatr w plecy blisko 1,5 metra na sekundę i Norwek sobie w tych warunkach totalnie nie poradził. 109 metrów, nota łączna 96 punktów i oczywiście w serii finałowej go nie zobaczymy. A za chwilę jako drugi będzie startował Radek Rydl. 110,5 metra, wymagane by przy tej bezwietrznej pogodzie teraz objąć prowadzenie. Rydlowi już zdarzyło się zapunktować w tym sezonie, ale czy dzisiaj będą kolejne punkty? 119 metrów, występ dużo lepszy od Ringena, a nota łączna lepsza o 12,9. No a teraz mamy już trzeciego zawodników, Naokiego Nakamurę, 33 w klasyfikacji Rower, reprezentant Japonii. Dwukrotnie odpadał po pierwszej serii. Jego łączna nota to 227,8 i dzisiaj pewnie także będzie poza 30, 114,5 metra, a więc ląduje po środku między Rydlem a Ringenem. Wracający po dłuższej nieobecności do startu Mackenzie Boyd-Klaus. Kanadyjczyk już oczywiście nie liczy się w rywalizacji o jakiekolwiek dobre miejsce w Rower, ale może powalczyć o punkty do Pucharu Świata, bo faktycznie ten skok był bardzo dobry. Ponad 130 metrów, 131 i on teraz zdecydowanie prowadzi. A przed nami drugi z Czechów, František Lejšek. Ostatnio prezentujący się naprawdę nieźle w Pucharze Świata. Zdarzyło mu się nawet bodajże dwukrotnie już zapunktować, ale dzisiaj tych punktów miał raczej nie będzie. Chociaż w tych warunkach atmosferycznych ten skok zły nie był, 122 metry. I miejsce drugie. No i czas na Clemensa Leitnera, który końcówkę sezonu ma bardzo dobrą. W Rower dwukrotnie już punktował. No i w klasyfikacji generalnej zajmuje 29 miejsce. Jeśli chodzi o cykl Rower, bo w Pucharze Świata jeszcze mu nieco do tego miejsca brakuje. Teraz w niezłym stylu po 18,5 od wszystkich sędziów i drugie miejsce, ale z ogromną stratą do Boyd-Klausa. Świetnie przygotowany Kanadyjczyk, dla którego ten sezon był dość leniwy, mało startów w Pucharze Świata. No ale końcówkę może mieć naprawdę wyborną. Daniel André Tande. A zawodnik gospodarzy skacze tylko około 117 metrów. No i pewnie nie będzie go w drugiej serii. Niby trzecie miejsce, ale jednak ze stratą 19,3 do Boyd-Klausa. A teraz dwójka Szwajcarów. Najpierw Remo Imhoff. 130 metrów musi skoczyć 19-latek ze Szwajcarii, aby objąć prowadzenie w konkursie. W generalce Rower 36, a dzisiaj totalnie nieudany występ. Zaledwie 111 metrów i w tym momencie będzie pod koniec stawki. A nawet ostatni, za Sondre Ringenem. Simon Amann. On prezentuje się w Rower nieco lepiej od Imhoffa. 27 w klasyfikacji i jeszcze teoretycznie może powalczyć gdzieś tam o miejsca w granicach 20. Teraz średnio, 121 metrów. I Amann, mimo to, dzięki dobrej rekompensacie i niezłemu stylowi, ląduje na miejscu drugim. A więc Boyd-Klaus, Amann, Leitner. A teraz Japończyk Keiichi Sato. Mieliśmy już Nakamurę. Sato jednak wydaje się być nieco lepszej klasy zawodnikiem. Numer 3 obecnie, jeśli chodzi o kadrę japońską. 23 w Rower. Ale czy dzisiaj będzie w 30? 119,5 może zabraknąć. Czwarte miejsce. Natomiast w serii finałowej na pewno już zobaczymy Boyd-Klausa i Amanna. Pierwszym oczekującym Leitner, drugim Keiichi Sato. A z numerem 28 już pojawił się na belce startowej Roman Kołdelka, który
jest liderem czeskiej kadry w tym sezonie, co zresztą niespecjalnie dziwi. Martwi natomiast to, że nie ma następców Kołdelki. 125 metrów, zupełnie przyzwoity skok i dzięki temu, że miał również dobre noty za styl, jest w tym momencie drugi ze stratą blisko 5 punktów do Kanadyjczyka. A teraz Yuki Asato. No to popatrzmy na skok najniższego w stawce. 490,9 punktu nota łączna w tym cyklu rower. Już oczywiście ogromna strata do prowadzącego. 116,1 a różnica między nim a Sundalem. No ale dzisiaj wpadną kolejne punkty, a tych punktów przecież w tym sezonie w Pucharu Świata wielu nie miał. Pan Emel. No dla niego ten rower jest naprawdę najlepszym punktem w sezonie. 13 miejsce w klasyfikacji generalnej. No i wydaje się, że dzisiaj może jeszcze powalczyć o coś więcej. Oj, nisko nad zeskokiem i dość krótko niestety. No to być może tym występem zaprzepaścił sobie szansę na to, by walczyć o czołową dziesiątkę w cyklu turnieju norweskiego. Karl Geiger. No co do Karla Geigera w tym sezonie, to nie można powiedzieć wielu ciepłych słów. Jest to zawodnik trzeciej, czwartej dziesiątki. No i teraz już widać, że to nie będzie dobra próba. To była próba bardzo słaba. 111,5 metra. Jeden z najkrótszych skoków. No i miejsce 11. A zatem Clemens Leitner już wita się z serią finałową. Keiichi Sato pierwszym oczekującym. A na belce Konstantin Schmidt. Schmidt być może nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem, ale prezentuje się naprawdę całkiem solidnie w tym sezonie. No i ten skok chyba na prowadzenie. 132 metry dalej od Boitkauza i Niemiec obejmuje teraz prowadzenie. 136,3 o 4,4 punktu lepszy od Boitkauza. Kacper Juroszek. Reprezentant Polski, który w Pucharze Świata w tym sezonie naprawdę kilkukrotnie nas już pozytywnie zaskoczył. Chociaż ta jego obecna dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. No niestety stracił formę Kacper. I teraz nota poniżej 100 punktów, która absolutnie nie ma prawa dawać mu awansu do drugiej serii. A Konstantin Schmidt dzisiaj naprawdę może być z najlepszym wynikiem w tym sezonie. Oczywiście pod warunkiem, że nie zepsuje rezultatu z serii pierwszej. W serii drugiej. Johansson. No i także nieźle. To jest około 130 metrów. Nawet ponad. I Johansson na miejscu drugim rozdzielił Schmida i Boitkauza. A traci do Niemca tylko 1,2 punktu. Arjoju. Być może rower będzie jakimś promyczkiem nadziei, bo w tym momencie jest w klasyfikacji tego turnieju na miejscu 16. Oczywiście nie startowali w pierwszym konkursie i w drugim, a więc w Oslo Polacy. Dzięki temu mógł nieco na tym skorzystać. Teraz 130 metrów, drugie miejsce. No i będzie w serii finałowej i będzie w dodatku na miejscu pewnie gdzieś tam w granicach 15-20. A to prawdziwa rewelacja cyklu rower Muhammad Ali Bedir, ósmy w klasyfikacji generalnej. Strata 30,8 do lidera Sundala, ale już do piątego zajca traci tylko 5 punktów. No i proszę. Teraz mamy 131,5 metra i kto wie, czy to nie będzie najlepszy wynik. Jest najlepszy wynik. Muhammad Ali Bedir prowadzi. A przed nami jeszcze tylko 19 zawodników. No to kolejne miejsce Turka w 20, a prawdopodobnie gdzieś tam zakręci się nawet w okolicach 10 miejsca. Dawid Kubacki. Wraca Dawid do startu w Pucharze Świata. Niestety bezskutecznie. Fatalny skok, 112,5 metra. No i na tym skoku skorzystał jeden z rywali. A konkretnie to na tym skorzystał Daniel Andrytande, pierwszym oczekującym František Lejšek, drugim Radek Rydl. A teraz kolejny z Polaków, Paweł Wąsek. Także ta jego forma nie jest jakaś przekonująca ostatnimi czasy. Oby jednak skoczył nieco lepiej i będzie dużo lepiej, brawo! Paweł Wąsek skacze 133,5 metra i mamy nowego lidera.
Wąsek jednak lepszy od Bedira. Wąsek w tym momencie nowym liderem. O 1,1 punktu przed Turkiem. A teraz Michel Hajbek. Będzie słabo, będzie krótko. To może być pierwszy konkurs w tym cyklu rower, w którym nie będzie w drugiej serii Hajbeka. A do tej pory 21 miejsce. A kolejny z zawodników to Tomasz Pilch. Dobrze prezentujący się w tym sezonie Pucharu Świata. Niestety, ze względu na brak startów w Oslo, już nie ma szans na to, by w turnieju rower cokolwiek więcej osiągnąć niż miejsce gdzieś tam pewnie w granicach 30, a teraz 136,5 metra. Fantastyczna próba Tomka, która daje mu prowadzenie przed Pawłem Wąskiem. Na miejsce trzecie spada Muhammad Ali Bedir, a teraz Dominik Peter. Dziewiętnasty skoczek rower. Przypomnijmy, że w tym cyklu będzie 6 konkursów indywidualnych. Teraz jest trzeci, a więc zbliżamy się do półmetra rywalizacji. Nieźle także skacze Dominik Peter. Drugie miejsce, 139,6. No i Kamil Stoch. Kamil na pewno jest w stanie ten konkurs ukończyć przynajmniej w czołowej 15, ale niestety ta jego forma ostatnio jest dość wahająca się. Nisko nad zeskokiem, no i nie będzie miejsca w 15. Będzie miejsce pewnie poza 30 albo gdzieś pod koniec trzeciej dziesiątki. No będzie ciężko o awans, 19 miejsce. No to jednak Czesi, Rydl i Lejszek. Oni tutaj najprawdopodobniej awansują do drugiej serii, albo przynajmniej jeden z nich, Jan Herl. On jest wysoko sklasyfikowany na 15 miejscu w rower, a teraz nieco słabiej. 130 metrów i to będzie w granicach 5 miejsca, nawet 8, bo miał zaledwie nieco ponad 3 punkty dodane za wiatr. No to dość niespodziewanie. I Johansson i Boyd Klaus na podobnym poziomie dzisiaj co Jan Herl. Kilian Peje. Ostatnio numer 2 w kadrze szwajcarskiej, 12 w klasyfikacji rower, świetny występ w Oslo, drugi, zwłaszcza ten drugi. No i teraz fantastyczny skok, 135 metrów Kiliana Pejera, to będzie przynajmniej drugie miejsce, tak jest. A więc Tomek wciąż liderem o 0,4 punktu przed Helwetem. Manuel Fettner. Reprezentant Austrii, 20 skoczek rower. Ten pierwszy konkurs w miarę dobry, drugi już mniej udany, a dzisiaj słabo. Być może nieco loteryjne są te warunki atmosferyczne. Będzie w serii finałowej Fettner, ale gdzieś pod koniec trzeciej dziesiątki, bo w tym momencie jest dopiero 17. No i kto wie, czy Tomek Pilch nie będzie znowu w czołowej dziesiątce dzisiaj, przynajmniej po pierwszej serii. Johan André Forfang, niespodziewanie numer 2 w kadrze norweskiej podczas tegorocznego rower, lepszy od Graneruda, ale czy dzisiaj będzie lepszy od niego? 124,5 metra i to jest odległe 11 miejsce dopiero. Dwóch Polaków, Turek i dwóch Szwajcarów w czołowej piątce, a teraz już 9 zawodnik, jeśli chodzi o klasyfikację, to Jan Habdas. No i bez szału niestety. Tu chyba nie było 130 metrów, 128,5. Szóste miejsce, no bo blisko 9 punktów dodanych za wiatr. No i to oznacza, że Janek na niezłym miejscu może się znaleźć po pierwszej serii. No bo w najgorszym razie będzie 14. No to brawa za ten dobry występ. Mimo, że optyka tego skoku z początku wydawała się niespecjalna. Wellinger. Także nisko i chyba krócej od naszego zawodnika. 126,5 metra. 14 miejsce dopiero. No Andy Wellinger znowu ten koniec sezonu ma słaby. To prawda, nie jest to tak słaba forma jak wtedy, gdy przed dwoma, trzema sezonami borykał się z problemami z awansem do drugiej serii Pucharu FIS.
No ale jednak forma na poziomie 15-20 miejsca chyba go nie satysfakcjonuje. Stefan Kraft. No i tu mamy niezły skok, ale fatalnie wylądowany. Coś niedobrego dzieje się z tym lądowaniem Stefana Krafta. Piąte miejsce, mimo 137 metrów, mimo że to był najlepszy skok pod względem odległości. No ale jest to normalne, bo po prostu za takie lądowanie nie mógł otrzymać więcej niż 17 punktów. Halvor Egner Granerud. Słaby turniej rower w jego wykonaniu, już blisko 55 punktów straty do Sundala. No i ten konkurs również nie zapowiada się zbyt dobrze, 132 metry. Wysoka rekompensata, no i jest trzeci. No ale by powalczyć o podium, to musiałby tutaj coś więcej osiągnąć. Zapewne jakiś skok w granicach nawet i 140 metrów. Piotr Grzyma to kolejny z zawodników, lider polskiej kadry w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że i dzisiaj nie zawiedzie. No i pięknie, fantastyczny skok Piotra Żyły, 138,5 metra najdalej i też najwyższa nota 150,4 punktu. Pojawiła się nota 20-punktowa od sędziego z Finlandii. No i mamy dwójkę Polaków na dwóch pierwszych miejscach, Żyła przed Pilchem. A teraz Daniel Czofenik. Nieco słabszy jest ten wiatr niż wiał na początku. Wiatr w plecy oczywiście przeszkadza zawodnikom, ale nie każdemu dzisiaj w jednakowym stopniu. Czofenik słabiej od Piotra. Słabiej także od Tomka Pilcha i to jest miejsce czwarte. A zatem jeszcze Kilian Peje pozwolił sobie wyprzedzić reprezentanta Austrii. Markus Eisenbichler. Wicelider cyklu Rower. 606,4 punktu, a zatem strata do Christophera Eriksena Sundala to zaledwie 0,6, a dzisiaj skacze bardzo dobrze. Do 37,5 metra i niestety Piotra Żyłę wyprzedza. Mimo że skoczył nieco krócej o metr, to jednak otrzymał wyższe noty i rekompensatę. No to została nam jeszcze dwójka zawodników, z racji tego, że nie ma Angela Niszka w Lillehammer, co jest sporą sensacją. Znowu Słoweńcy nie przyjechali na kolejne konkursy. Natomiast przyjechali Szwajcarzy w najmocniejszym możliwym składzie, cała piątka i pięknie skacze De Schwanden. To jest skok być może nawet i na zwycięstwo dzisiaj, na prowadzenie po pierwszej serii, no bo jeśli trzyma taki poziom, no to faktycznie może i wygrać. 7,3 punktu przewagi nad Markusem Eisenbichlerem i jedynym, który może go pokonać dzisiaj na półmetku rywalizacji jest Christopher Eriksen Sundal. Także w klasyfikacji rower różnica między tymi panami jest niewielka. 3,4 punktu przewagi ma Norweg. No i chyba jednak Szwajcar będzie liderem. 142 metry, fantastyczna próba Sundala, ale to nie wystarcza, aby pokonać reprezentanta Szwajcarii. No to ciekawie nam się ten konkurs zapowiada. De Schwanden, Sundal, Eisenbichler. Czołowa trójka, na miejscu czwartym Żyła, piąty Pilch, szósty Peyer, siódmy Czofenik, ósmy Granerud, dziewiąty Peter, dziesiąty Paweł Wąsek. W drugiej dziesiątce Kraft, Bedir, Hablas, Schmidt, Kobayashi, Johansson, Herl, no ale i także Boyd Klaus na miejscu 18. No a w trzeciej dziesiątce między innymi Clemens Leitner, po raz kolejny w 30. jest Gaudelka, jest Franciszek Lejszek. A poza 30. Radek Rydl, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Kacper Juroszek. No a także Karl Geiger. Sporo niespodzianek. Za chwilę rozpoczniemy serię finałową, na którą zapraszam. Druga seria przed nami. Rozpocznie ją Michel Heibeck, który awansował rzutem na taśmę do drugiej serii. No i trzeba przyznać, że ten konkurs na pewno udany nie jest. Seria finałowa może ciut lepsza. 124,5 metra. No w porównaniu do tych 115 serii pierwszej na pewno jest jakiś progres, ale dla Heibecka ten sezon jakiś wybitny nie jest. No to Franciszek Lejszek, dla którego ten sezon jest najlepszym w karierze, a wiemy także, że on po tym sezonie karierę zakończy. 21-latek z Czech już ruszył. Ostatnimi czasy numer 2 w kadrze czeskiej. Aj, ależ słaby skok finałowy. 113,5 zaledwie. No i pewnie skończy z jednym punktem. A jako trzeci wystartuje zawodnik gospodarzy Daniel André Tande, nie liczący się już w klasyfikacji rower. 26 miejsce jest przez niego zajmowane.
Oj, ależ słabo, okolice 110 metra, 111 dokładnie skoczył. Ale mimo to ma większą rekompensatę od Lejszka i wyprzedza Czecha o 1,8. No i Manuel Fettner. Szkoda tego braku reprezentantów Słowenii i Finlandii, którzy przecież wciąż mogliby o coś powalczyć. 2,5 metra na sekundę w plecy. No i Fettner ląduje tuż za Bulą. 110. Ale aż 12,4 punktu dodane do noty reprezentanta Austrii. Ciężko tutaj byłoby zapewne podwyższyć belkę, gdyż jak wiemy, ten wiatr wieje nie tylko z tyłu, ale i z boku, a przy jakimś bocznym podmuchu z prędkością 2,5 metra na sekundę mogłoby być bardzo niebezpiecznie. Ichi Sato w miarę jak na te warunki, 118,5 metra i prawdopodobnie będzie drugi. Tak też się dzieje, 227,2, ale strata do Heibecka to aż 14,5 punktu. Leitner, o ciekawe jak sobie poradzi, bo on akurat warunki ma niezłe. Przynajmniej na razie, chociaż ten wiatr już zaczyna odkręcać. No i poradził sobie naprawdę dobrze. 127 metrów, najdłuższy skok jeśli chodzi o drugą serię. I Clemens Leitner będzie zdecydowanie na miejscu pierwszym. No może nie zdecydowanie, o blisko 3 punkty przed Heibeckiem. Często ta linia laserowo wygenerowana jest myląca. No a teraz Simon Amann. Słabo, bardzo słabo. Jest totalna loteria w serii drugiej. 109,5 metra. Ofiarą tej loterii padł ewidentnie reprezentant Szwajcarii, który uzyskał zaledwie 109,5, co jest najsłabszym rezultatem jak do tej pory w serii drugiej. Oczywiście z takim wynikiem do finału by nie awansował. No a teraz kolejny z Norwegów. Anders van Emmel. I tu jest naprawdę dobry skok, poza 130 metr, a niewiele brakło, 129 metrów i Anders van Emmel ma jako pierwszy notę ponad 250 punktów. A teraz Roman Koudelka, 22 po serii pierwszej. Nie jest to licząca się postać w rower, nie wiadomo czy wystąpi również w konkursie finałowym w Planicy. No, ale jeszcze ten sezon nie jest tak tragiczny. 115 teraz. No, konkurs pewnie ukończy gdzieś w okolicach 25 miejsca. Chociaż te odległości na skocznika 123 powinny być przynajmniej teoretycznie lepsze, to warunki atmosferyczne uniemożliwiają zawodnikom oddawanie nawet przyzwoitych skoków. Andreas Wellinger. No, trochę dało mu się przelecieć poza te bule, bo wydawało się, że będzie lądował już w granicach 110 metra. No a tak, 129,5, nieznacznie, ale lepiej od van Emmela o pół metra. W dodatku przewaga po pierwszej serii, no i Wellinger jest teraz liderem. Yuki Sato, tu może się zmienić zawodnik na prowadzeniu, bo Sato prezentuje się ostatnio naprawdę nieźle. No ale na pewno po takim skoku się nie zmieni. Trzecie miejsce, noty od 17,5 do 19, bardzo zróżnicowane. No i teraz Johan Andre Forfang. Skoczek z czołowej dziesiątki rower, no a z racji braku Laniszka, Zajca i Antiego Alto pewnie w tej dziesiątce się utrzyma. Teraz znakomicie poszybował poza 130 metry, 132. No i oczywiście Forfang będzie pierwszy i to wyraźnie. Mackenzie Boyd-Klaus. Rewelacyjne 18 miejsce na półmetku rywalizacji. Teraz musi skoczyć tylko 135,5 metra, aby objąć prowadzenie. No ale zapewne tego nie będzie w stanie dokonać. Ale skok bardzo dobry, mimo to. 127,5 i to jest trzecie miejsce. No to dzisiaj w najgorszym razie ukończy konkurs na pozycji 20. A więc spory zastrzyk punktowy dla Kanadyjczyka.
Pewnie już za późno, aby myśleć o awansie do czołowej 30 Pucharu Świata, no ale kto wie, może w 40 się zmieści. Na koniec sezonu oczywiście. Jan Herr nie poradził sobie w tych trudnych warunkach. Reprezentant Austrii, który przegrywa z Boyd Clausem, będąc na miejscu czwartym. No ale tutaj na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że warunki miał wybitnie niekorzystne. No i Robert Johansson. 24 ex aequo z Domenem Preutzem w cyklu Rower. Strata 126,7 do Sundala. Fatalnie. 118,5. I to jest dopiero ósme miejsce. Sporo przetasowań będzie po serii finałowej. 15. Ryoyu Kobayashi, 130 metrów w pierwszym skoku. Wydaje się, że jeśli powtórzy taki skok, to może awansować w cyklu rower z tego 16 miejsca, które zajmował przed konkursem. No i to jest poprawna próba, około 130-metrowa, 128,5 i wystarcza ten rezultat na miejsce drugie. A więc Forfang, Ryoyu, Wellinger. A później Boyd Klaus na miejscu czwartym, piąty Jan Herr. Schmidt. Pierwszy skok bardzo dobry, dający 14 miejsce. Raczej nikt by się go nie spodziewał na tak wysokiej pozycji. Zwłaszcza po tym, co pokazywał w sezonie 22-23. Ale teraz bardzo słabo. 120,5 metra. No i oczywiście Schmidt. Będzie gdzieś tam pewnie pod koniec drugiej dziesiątki. A teraz Jan Habdas. Na naprawdę niezłym 13 miejscu. Janek to może być nawet i numer 2 w polskiej kadrze. Bo patrząc na to, co pokazują pozostali zawodnicy, no to tutaj wygląda to dość mizernie. Jedynie Piotr Żyła i Jan Habdas prezentują wysoki poziom. No i dzisiaj również Tomasz Pilch. Trzecie miejsce Jana Habdasa. Ale odległość 125,5 metra pozostawia taki lekki niedosyt. Muhammad Ali Bedir w Oslo dwa razy w dziesiątce, czy dzisiaj będzie kolejny konkurs z rzędu w top 10. Bedir okazuje się być lepszym zawodnikiem ostatnio od Ipciolu i będzie daleko, będzie fantastycznie, poszybował gdzieś w granicę rozmiaru skoczni reprezentant Turcji, 142 metry, ależ niesamowity skok, wręcz lot i prowadzenie wyraźne o 13,4 przed Forfangiem. Teraz Stefan Kraft. Stefan Kraft, który w tym sezonie Pucharu Świata raczej już nie walczy o kryształową kulę. No ale Brouwer może powalczyć jeszcze o czołową piątkę. No chociaż podczas lotów te 27,7 punktu straty do Sundala też teoretycznie jest do odrobienia. 139,5, no ale przegrywa z Bedirem. Bedir skoczyło 2,5 metra dalej. A teraz Paweł Wąsek z bardzo dobrym pierwszym skokiem dającym mu 10 miejsce. Jak ktoś by się spodziewał. Paweł naprawdę pozytywnie nas zaskakuje dzisiaj. Zwłaszcza pierwszym skokiem. Teraz także źle nie jest. Trzeba przyznać, że bardzo udany występ. W najgorszym razie ukończy konkurs na miejscu 12. Dominik Peter. Machnął już chorągiewką trener reprezentacji Szwajcarii. Popatrzmy, jak spiszą się podopieczni Maurycego. Słabiej. W pierwszej serii wydawało się, że poluje na miejsce w dziesiątce, a po serii finałowej, po tym skoku na 130 metrów, chyba jednak z dziesiątki wypadnie. No to teraz Halvor Egner Granerud. Ósmy. Wiatr znowu wybitnie niekorzystny, chociaż już delikatnie zaczyna się zmieniać. No i jest w miarę dobrze, ale bez szału, 137 metrów. Granerud jest pierwszy, ale chyba jednak liczył tutaj na nieco więcej. Granerud, Bedir, Kraft. Paweł Wąsek na miejscu czwartym, a teraz Daniel Czofenik. Lider kadry austriackiej w tym sezonie. W cyklu rower radzi sobie przyzwoicie, 9 miejsce. I wydaje się, że jeśli tak będzie się prezentował, to może nawet to miejsce poprawić.
No ale skok finałowy słabszy. Czwarty. No to ciekawie nam się tutaj robi. Bedir na pewno w dziesiątce. A przed nami szósty po pierwszej serii, Kylian Payet. Ciekawe, który jeszcze ze Szwajcarów nas zaskoczy. Payet Rower jest dwunasty. I ten jego występ dzisiaj w granicach pewnie piątego miejsca po konkursie, bo w tym momencie jest pierwszy, 291,4, a zatem minimum szósta pozycja. No to występ naprawdę rewelacyjny. Teraz dwójka Polaków, Tomasz Pilch, piąty po pierwszej serii, a później Piotr Żyła. Tomasz być może jest następcą Adama Małysza, bo już widać, że te jego skoki są coraz lepsze. Fantastycznie teraz 140,5 metra, 297 punktów. Nota łączna polskiego zawodnika, która daje mu prowadzenie. A zatem niespodziewanie Tomek Pilch okazuje się być lepszy od Kyliana Payera. Świetnie dysponowanego Szwajcara i jeszcze lepiej dysponowany jest jednak Piotr Żyła. I miejmy nadzieję, że on to potwierdzi w serii finałowej. No i będzie dobrze, ale czy na miejsce pierwsze, 135 metrów, jest pierwszy. A jednak Piotrek przed Tomkiem. A teraz pozostaje już tylko czekać, co pokaże najlepsza trójka, Eisenbichler, Sundal i Deschwanden. Markus Eisenbichler walczy z Christopherem Eriksenem Sundalem o zwycięstwo, a także i z Gregorem Deschwandenem oczywiście, chociaż on przed tym konkursem był na miejscu czwartym. No i Eisenbichler pokonuje biało-czerwonych. Niestety 143 metry i to jest wyraźne prowadzenie z notą 313,2 punktu. Drugi Żyła, trzeci Pilch, czwarty Payet. A teraz lider cyklu Rower, Christopher Eriksen Sundal, również i lider Pucharu Świata. I jest to zawodnik, który pewnie zmierza po kryształową kulę. Chociaż chyba słabiej teraz od Eisenbichlera. 137,5 nie będzie zwycięzcą, bo z Niemcem przegra. No będzie ciekawie. Być może Eisenbichler wygra również cykl Rower. A przecież przypomnijmy, że Bichlau wygrał już turniej czterech skoczni w tym sezonie. Pytanie tylko, czy w Pucharze Świata jest jeszcze w stanie doścignąć Sundala. Chyba nie. Deschwanden, lider po pierwszej serii, już ruszył. No i będzie fantastycznie, będzie, jest lądowanie telemarkiem poza rozmiarem skoczni, 145 metrów i Gregor Deschwanden z kolejnym zwycięstwem w zawodach najwyższej rangi, brawo! Zwycięstwo o 9,6 punktu przed Eisenbichlerem, a to oznacza, że Deschwanden nowym liderem cyklu Rower, na drugie miejsce wskakuje Eisenbichler, na trzecie Sundal, a więc identycznie jak dzisiaj w konkursie. Później ze startą 23,5 punktu do Deschwandena. Dzisiaj Piotr Żyła, piąty Pilch, szósty Payet, siódmy Granerud. W dziesiątce jeszcze Bedir, Kraft i Czofenik. No a później mamy takich zawodników jak Paweł Wąsek, 11, 15 Habdas, 17 Boyd Klaus. Czy też skoczkowie w trzeciej dziesiątce jak Roman Kołdelka i Franciszek Lejszek, dwójka Czechów, brawo. A także grupa Austriaków i Norwegów. No i kilku Japończyków, którzy ostatnimi czasy prezentują się coraz lepiej. Za chwilę prezentacja zwycięzców, a także klasyfikacja generalna cyklu Rower. Żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia podczas kolejnej transmisji. Na razie.